witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku serii horoskopy. W dniu dzisiejszym chciałam mówić horoskop na czerwiec roku 2020 dla strzelców. Horoskopy staram się omawiać konkretnie, rzeczowo, zdarzeniowo, zabierając w nim takie sfery życia jak miłość, sprawy zawodowe, finansowe, jak i też te zdrowotne. Pamiętajcie o tym, że horoskopy są ogólne, nie ze wszystkimi on będzie wibrował czy też rezonował. Horoskopy to jest możliwa mapa zdarzeń, słowo klucz możliwa, czyli jeśli coś jest, co nie do końca Ci odpowiada, masz jeszcze czas, masz wpływ na to, aby tym działaniom zapobiegać. Jeśli natomiast jest coś, co wszystko układa się tak, jakbyś chciał, jakbyś chciała, to nie zaprzestawaj tych działań, nie zaniechaj ich, bo to właśnie Twój plan, Twój czas realizacji, który miałeś w głowie przed obejrzeniem, wysłuchaniem tego horoskopu daje Ci taką możliwość. Ja jestem tarocistką Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami tarota, wspieram się numerologią, karty anielskie, rytuały również nie są mi obce. W dniu dzisiejszym talia, która weźmie udział w prognozie, jest to The Light Seers Tarot i na końcu wyciągnę dla tutaj strzelców przesłanie z kluczy anielskich. Nie czytam odwróconych kart. O, może tak. Okej, czyli włączamy podgląd tutaj. I tak, właśnie w tą stronę. Włączyło się jeszcze, nie? Tu zdjęcie, to tu wideo i teraz. Okej. No dobrze, no to strzelec na czerwiec. Jak to będzie wyglądało? Strzelec w czerwcu, pokażcie karty. Strzelec w czerwcu, pokażcie karty. Strzelec, czerwiec 2020. Jak tutaj ta historia się może realizować w czerwcu dla strzelców? Karty pokazują tutaj, żebyście uważali na jakieś umowy, które aby Wam nie uciekły. Jeżeli macie jakieś staże zaplanowane, być może chcecie iść do jakiejś szkoły, to zadbajcie o wszystko to, co jest na piśmie, bo karty pokazują, umowa umyka, dosłownie tak, czy jakieś nowe przedsięwzięcie z umową w tle umyka, zatem ostrożnie. I teraz tak, pierwsza karta, z jaką wchodzicie na dany miesiąc, tutaj jest to karta pokazana głupca. Karta głupca może mówić o tym, że będziecie zaczynali coś inaczej niż pierwotnie myśleliście. Karta głupca, czysta karta, czyli będziesz miała szansę rozpocząć jakiś rozdział w swoim życiu zupełnie od początku. Jeszcze do tego dobija karta śmierci, która mówi o tym, że będzie to związane też z transformacją. Również osoby, które w jakiś tam sposób borykały się z tak zwaną samotnością, to gdzieś tam mogą rozpocząć nowy właśnie etap życia, poznając kogoś wartościowego, i to osoby, które poszukiwały partnerki do związku. Będzie to i uczucie, i fizyczność bardzo mocno ze sobą zespolona, coś czego być może szukaliście. Zobaczymy, co tutaj dalej w tych historiach związkowych. Osoby, które są w tak zwanych toksycznych relacjach, takich, które już jakiś tam czas chcieliście z nich odchodzić, będziecie mieli też na to, nie wiem, czy to odwagę, czy też podejmiecie taką decyzję, że zostawiacie z rozliczeniem to, co było, i z osób, które w jakiś sposób były zakompleksione, wchodzicie w tryb tak zwanych jakby dojrzałości intelektualno emocjonalnej. Zaraz zobaczymy, co tutaj się jeszcze pokazuje dla Was w układzie całościowym. No i będę musiała to poprzesuwać, bo jednak to nie będziecie widzieć całości, a chciałabym, żebyście widzieli wszystkie karty, które są na stole. Tutaj, dobra. Okej, i ostatnia karta. No dobrze, czyli te relacje nam się tutaj też pierwsze pokazały, tak? Czyli rozpoczęcie czegoś zupełnie od nowa, z transformacją, możliwe rozpoczęcie tutaj funkcjonowania w nowych związkach, zwłaszcza te osoby, które szukają partnerki do związku, zostawianie jakichś historii toksycznych, które nie do końca Wam odpowiadały, ale również zostawicie takie relacje, w których to jedna ze stron była jeszcze ciągle dzieckiem, która gdzieś tam nie chciała się określać, że jeszcze nie teraz, nie ten moment, nie umiała się w jakiś tam sposób określać. Na przykład jesteście ze sobą z 7 lat, a ta osoba na przykład już
Nie wiem, nie oświadczyła się, nie ma jakichś konkretów i też nie wiecie, czy jesteście ze sobą, czy też nie. Zatem takie historie, które nie będą, nazwijmy to, określane, wy będziecie chcieli od nich tutaj odchodzić. W historiach jeszcze co związkowo-partnerskie karty pokazują tutaj, że możecie osoby, które szukają partnera do związku, możecie poznać kogoś, kto tutaj ma taki trudny charakter. Nie każdy z tą osobą będzie potrafił funkcjonować. Karty pokazują, że to będzie osoba szalenie inteligentna, ale życiowo jakby troszeczkę, nazwijmy to, nieposkładana, czyli ma mądrość do pracy, ma mądrość taką, nazwijmy to, zawodową, naukową, a życiową gdzieś tam troszkę, gdzieś tam to kuleje i z tego tytułu może mieć taki charakter, który mówicie, że tak byście byli z dwiema osobami jednocześnie. Jeżeli taka historia gdzieś tam nie jest na wasze serce, na wasze emocje, to gdzieś tam pójdziecie najzwyczajniej w świecie też dalej. Pod koniec czerwca karty pokazują tutaj, że może i macie szansę poznać kogoś, kto jest gotowy na związek, chce tworzyć układ rodziny, chce po sobie coś pozostawić i ta osoba może chcieć tak jakby troszeczkę za nieudolnie jakby o was się starać i żeby też tej osoby tutaj nie zdyskredytować, czy też nie zdyskwalifikować do swoich zamiarów. I teraz tak, kochane strzelce mają szansę na uwalnianie się, na odchodzenie od relacji, które nie wiadomo, w którą stronę zmierzają. Macie szansę poznać partnerkę do związku długofalowego. Macie szansę poznać osobę, która jest bardzo mądra, ale życiowo jakoś tak nie do końca poukładana, jakby nie umiała się zachować w najbardziej oczywistych tutaj sytuacjach i jeśli gdzieś tam to nie jest na wasze nerwy, to gdzieś tam to odpuścicie, a pod koniec czerwca macie szansę właśnie poznać kogoś, kto tutaj będzie chciał układać historię, ale też karty pokazują tutaj, że jak nie było nikogo, tak nie było, ale są dwie postacie jednocześnie. Jedna osoba będzie szła z nieszczerością do was. To będzie sytuacja, w której wy odkryjecie kłamstwo, że ta osoba będzie chciała was oszukać. Zatem tutaj ostrożnie, a za chwilę pojawia się ten, który idzie ze szczerością do was, tak? Osoby, które są w związkach, karty tutaj pokazują, że sprawy nie rozliczą, żeby rozliczyć i to, co gdzieś tam was różniło, czy też was dzieliło, zostawić za sobą. Historie zawodowe. Karty tutaj pokazują tak naprawdę nowe możliwości zawodowe z podpisaniem jakiejś umowy, ale tak jakby ta umowa nie do końca was satysfakcjonowała. I karty pokazują, żeby do tego podejść mądrze, a nie jak rozkapryszona osoba, która nie podoba się, co podpisała i ja jednak nie chcę, bo wtedy wy odwróci się sytuacja, czyli nie macie też tej umowy. Również tak to jest tu zarysowane. Karty też pokazują, żebyście czytali, co podpisujecie, bo ten dokument może spowodować jakieś kłopoty, być może w jakiś tam sposób możecie potrzebować później się z tego też tłumaczyć. Karty też pokazują, żebyście nie podejmowali w drugiej połowie czerwca jakichś pochopnych decyzji, bo później one jakby powodują, że czujecie się oszukani i tak zwane bezsenne noce mi się tutaj pokazują, bo tu jest koło fortuny z szóstką byłów, to jest takie dopingujące na zasadzie zadziałałam, bo myślałam, że to będzie to zbyt szybko, a później tego żałuję. Zatem tego w jakiś tam sposób nie róbmy sobie. Również jeżeli byście chcieli zmienić pracę, o tak, bo wydaje mi się, że ta okazja będzie znacznie lepszą, to nie będzie. Osoby, które szukają pracy, karty pokazują tutaj, że pod koniec miesiąca czerwca strzelce mogą zacząć funkcjonować w historiach zawodowych, zwłaszcza osoby, które działają coś przy nieruchomościach, w wysokich budynkach, to mogą hotele być, to mogą być wysokie budynki i nieruchomości. Mi się pokazuje, że to dla tych strzelców zwłaszcza będą korzystne zmiany w aspekcie też zawodowym. Jeżeli chodzi o finanse, to tutaj karty tak naprawdę niewiele pokazują w aspekcie finansów, żeby miało się coś zmieniać. Dla tych, którzy nie narzekają, jest to dobra prognoza, dla tych, którzy gdzieś tam jest pod górkę, to dopiero pod koniec czerwca mogą pojawiać się nowe opcje, nowe możliwości i rozpoczęcie wychodzenia z jakiegoś tam dołku też finansowego. Pamiętajcie, nie zmieniajcie pracy pochopnie. Na zasadzie ja tutaj już się nie czuję dobrze, tu wydaje się coś korzystne i pod wpływem emocji, impulsu będziecie tej decyzji według karty żałowali.
Również uważajcie na umowę. Jeżeli jest coś nie do końca zgodne, to zanim podpisujcie, negocjujcie, bo później będziecie odbierani, że jesteście nieodpowiedzialni i będą chcieli Wam podziękować. To też jest taka tutaj wskazówka. W historiach zdrowotnych karty pokazują, zadbaj o spokojny sen, zadbaj również o równowagę hormonalną w organizmie, bo się pokazuje jako też chwiejna. I karty też tutaj pokazują, żebyście zwracali uwagę na układ pokarmowy, bo tutaj coś może być takiego dyskomfortowego. Ogólny zarys, karta cesarza. Karta cesarza mówi o tym, że będziesz miał szansę wziąć sprawy w swoje ręce, jeżeli będzie to proces przemyśleń. Zobaczcie, on ma tutaj figurę, która mówi o tym, jest tu figura szachowa, tak? A jeżeli gramy w szachy, to musimy myśleć kilka kroków do przodu, czyli ten cesarz nam daje do zrozumienia, czyli Wam strzelce, że zanim zaczniesz realizować, to miej plan, miej jakąś strategię, a nie działaj też pochopnie. I taka energia tutaj jest pokazana jako towarzysząca dla Was. Zobaczmy, jak tutaj jest z przesłań kluczy anielskich. Jak to wygląda dla Was, kochane strzelce. Wybaczaj sobie i innym. To też jest związane z tą transformacją, nowym początkiem, także myślę, że jedno z drugim się tutaj zespoliło. Dziękuję, kochani, za Wasz czas, za uwagę. Mam nadzieję, że te informacje, które w horoskopach się pokazały, pozwolą Wam zapobiegać tym decyzjom, które pokazują, że mogą być niewłaściwe. A jeżeli macie jakiś plan, a karty pokazały tutaj, że on jest właściwy, to działajcie, niczego nie zmieniajcie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Ściskam, całuję, pa, pa.